Po raz pierwszy rozmawiam z niemową. Ta sytuacja niezwykle mnie ekscytuje. Mnie również ekscytuje granie postaci niemowy w nowym spektaklu Jakuba Ruszkowskiego. Tym bardziej, że ten niemowa w naszym przedstawieniu mówi. To znaczy on się posługuje tym samym językiem, którym posługują się zwierzęta, głównie bohaterowie buntu. Czyli wydaje dźwięki, ale czy także słowa wypowiada? Wypowiada słowa, komunikuje się normalnie językiem. Zrozumiałem również dla widza, nie? Ale coś o swojej postaci więcej. No to jest, mówiąc krótko, jest to pewnego rodzaju konformista, który pragnie, żeby stan rzeczy, stan świata, w którym on się urodził, pozostał niezmienny, dlatego że czuje w nim swoją strefę bezpieczeństwa, czuje się dobrze w swojej roli społecznej, czyli niemowy takiego parobka, powiedzmy sobie, folwarcznego, i każda zmiana jest dla niego potencjalnie niebezpieczna. Na tym zasadza się jakby spojrzenie niemowy na sytuację, którą oglądamy, czyli na bunt zwierząt. On co prawda ze zwierzętami dalej idzie, ale generalnie jest właśnie takim konformistą, który pragnie powrotu do dawnego układu, nie? Do dawnej sytuacji. To takie małe odkrycie chyba wszystkich, począwszy od reżysera. Raymond jako protoplasta, no oczywiście Orwell nie widział tego, no ale to taka perełka, prawda, wyciągnięta z lamusa. Tak, no bo to ponad 20 lat przed napisaniem folwarku zwierzęcego przed Orwella Raymond swój bunt napisał. To chyba ostatnie jest jego w ogóle dzieło. Czytałeś to w ogóle? Tak, czytałem oczywiście, no mamy, wiesz... No wiem, ale no, Jakub zrobił adaptację, ale czytałeś oryginał. Tak, czytaliśmy wszyscy oryginał. To da się to pracy... czytać? Da się to czytać, da się to czytać. To jest literatura do czytania, więc dlatego potrzebna była jakby praca Kuby jako dramaturga też, nie? Żeby przeprowadzić adaptację tego tekstu. Bo często z tekstami, po które nikt nie sięga, jest bardzo proste wyjaśnienie. Bo po prostu nie warto po nie sięgać. Nie, polecam każdemu, kto ma 2 godziny dosłownie na to, żeby zapoznać się z buntem w oryginale przed przyjściem na bunt Teatru Miniatura. Warto, naprawdę warto. I co, grunt to bunt? Grunt to bunt, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję również.